Witamy w wiadomościach futbolowej Ligi 6 i witamy z Ligi D2. Jesteśmy po 5 tygodniu rozgrywek. Brota po tej ostatniej porażce teraz wygrywa i wygrywa to wysoko z Zagmą 11-3. No i znowu duet Bosak-Bielski rozstrzyga losy meczu. Tak, no tutaj Zagma nie miała wiele do powiedzenia. Grała w 6-osobowym składzie bez zmian. Do tego już na początku spotkania Broda rozmontowała obronę Zagmy, więc to powiedzmy ta motywacja gdzieś Zagmie uleciała. W drugiej połowie zespół zaczął częściej zagrażać bramce Brody, natomiast no, wysoka porażka jednak stała się faktem. Na osłodę pozostał efektowny rajd Marka Konopki, który mijał obrońców rywali, ale to było za mało zdecydowanie, by nawiązać równorzędną walkę z Brodą. Tygrysy Bronxu dwukrotnie grały w tym sezonie. Można powiedzieć bilans na remis, bo pierwszy mecz wygrany, drugi mecz niestety przegrany. No i jakże inne te spotkania, prawda? Pierwszy mecz bramkowo, można powiedzieć, obfity 10-7 zwycięstwo. Natomiast drugi, już tych bramek mniej, Tygrysy nie strzeliły ani jednego gola, przegrały 0-3, a więc bilans, można powiedzieć, bramek z tych meczów 10-10. Natomiast no, ten drugi mecz ze Sławmontem, Sławmont też w tym tygodniu grał dwukrotnie. No i też można powiedzieć, że różne te mecze, choć dwukrotnie zwycięskie. Pierwsze spotkanie z Wolveremos, no to można określić mianem spacerka, łatwe spotkanie, wygrane 12-1. Drugi już trochę trudniejszy, ale też dosyć szybko Sławmont wyszedł na prowadzenie. No i kontrolował jednak, co by nie mówić, przebieg tego pojedynku, wygrał 3-0. Nie do mnie, wygrywa z Atkami Instalację. Przed meczem można było upatrywać faworyta w błękitnych koszulkach, bardziej jasno-niebieskich, Atkami Instalację. No ale gracze Piotra Seweryna postawili się i wygrali. Tak, natomiast nie był to faworyt zdecydowany, bo nie do mnie też po dwóch porażkach zwyciężyło. Atkam lepiej się prezentował pod względem ofensywnym i tutaj można było upatrywać, biorąc pod uwagę kłopoty defensywne w pierwszych dwóch meczach, nie do mnie, pewnej przewagi Atkamu. Natomiast no, okazało się, że jednak ten jeden gol stracony z samą obroną nie był przypadkiem i nie do mnie ułożyło sobie grę w obronie. No i także teraz straciło tylko jednego gola, strzeliło 3 i dopisało sobie 3 punkty. Football Heaven Bar bardzo łatwo i szybko rozprawiło się z UPM Gryfins. Tak, jeśli chodzi o Football Heaven, to podobnie jak Sławomont, 5 zwycięstw z rzędu na otwarcie. No i w tym momencie to rzeczywiście są główni faworyci do końcowego zwycięstwa. Natomiast o meczu z UPM Kymenem, o meczu z Football Heaven rozmawialiśmy z kapitanem, znaczy nie z kapitanem, ale z dyrektorem sportowym UPM Gryfins, Maciejem Kasperkiem. No niestety przyszła porażka z, można powiedzieć, głównym faworytem do mistrzostwa z Football Heaven. Spodziewaliście się przed meczem, że będzie aż tak ciężko? Spodziewaliśmy się, że to będą chłopaki z innej planety na pewno. Nie wiem dlaczego, bo nasz kapitan Ayram analizował ich mecze na wideo. Mówił, że będzie ciężko. Tak naprawdę nie zakładaliśmy zwycięstwa, ale wierzyliśmy, że możemy sprawić niespodziankę. No i pierwsze minuty pokazały, że jednak nie będzie łatwo. Chłopaki bardzo zdyszani schodzili z boiska. W momencie, gdy było 5-0, już widać było pierwsze oznaki zniechęcenia do gry i takiej frustracji dosyć solidnej. Więc po 5-0 postawiliśmy sobie cel, żeby strzelić jedną bramkę i to by był nasz sukces. No nie udało się, ale może jeszcze kiedyś przyjdzie okazja, żeby... Zapominacie o tym, o tej porażce, było, minęło i jedziecie dalej. Mamy lekcje. Jakie nastroje w drużynie po tej... Ja starałem się po tym spotkaniu podbudować morale naszej drużyny. Na pewno no, porażka boli. Jakby to było 1-0, to pewnie by bolała mniej, natomiast 13-0 bez żadnej strzelonej bramki. Część bramek wpadła, a wpaść nie musiała wcale. Kilka mogliśmy jednak strzelić, kilka sytuacji było. Więc nie byliśmy zadowoleni na pewno, ale odjechaliśmy z uśmiechami na twarzy. I na koniec GSTiF wygrał z Gotwelas 5-2. Bardzo liczebny skład GSTiF, no i przełożyło się to na wynik. No i tradycyjnie można powiedzieć liczebny skład GSTiF pokonał Gotwelas. Gotwelas poniósł drugą porażkę z rzędu. A więc o tym dobrym starcie chyba drużyna powoli zapomina. Jeszcze dzięki temu znajduje się w środku stawki, no ale przed kolejnymi spotkaniami musi
tą formę poprawić, by utrzymać się na miejscu premiowanym awansem. Natomiast BSTiF na pewno jest pozytywnym zaskoczeniem tego sezonu. Zespół plasuje się w tym momencie tuż za tą czołową dwójką. No i kto wie, czy nie będzie gdzieś tam chciał jeszcze pomieszać im szyków. Natomiast to na razie jednak traci do liderów aż 5 punktów. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczmy na 6 tygodnia i do zobaczenia za tydzień.